Cześć, tu Natalka i Kuba. Ostatnio w Magicznych Ogrodach byliśmy 2 lata temu. W tym roku, czyli pod koniec sezonu 2022, przyjechaliśmy sprawdzić tu, co się zmieniło od tamtej pory. Chodźcie z nami. W Magicznych Ogrodach czekają na Ciebie niezwykłe i tajemnicze przygody. Jesteś gotowy, aby je przeżyć? Sprawdź, co ciekawego możesz zrobić w miejscach zaznaczonych kwadracikami. Dzisiaj pokażę Wam zamek wróżek. Chodź, Kuba. I właśnie wchodzę na sam czubek. Cześć, Natkę! Mamo! No i tutaj dalej. Dawaj kamerę, wiem, że jedną ręką trudno. Ale jakoś... Dobra, to co, razem zjeżdżamy? No chyba ja sam. Bye! Bye. Zaklinowałem się! Serio? No! Oj! Ja się zaklinowałam. No i taki właśnie zjeżdża w zamku wróżek. No czasami można się zaklinować. Ja się zaklinowałam. No bo ja z Natalką się zaklinowaliśmy. Ja chyba nawet 3 razy się zaklinowałem. Pływało się fajnie, ale sama nigdy nie wiedziałem, o co w tym chodzi i jak się pływa. Na szczęście Natalka ogarniała sterowanie i udało się wrócić. To może być miła przygoda. Dobra, lecimy! To którędy idziesz, ja tędy? To nie wygląda na bardzo trudne. Ale jednak troszeczkę jest trudne. Mama, tutaj jestem! Przepraszam, że tak trzęsę, no ale to jest naprawdę bardzo trudne wejście z jedną ręką. Ja sobie nie daję rady, więc sobie trochę trzęsę. Od razu Was przepraszam. Kuba, chodź tędy idziemy. Wybieram się na mroczysko. Będę tam pierwszy raz. Zobaczymy, czy będę się bał. 3, 2, 1, 0. Zero.
Właśnie weszliśmy z broczyszka i właśnie wyszedłem z tego miejsca, gdzie rządził smok. Wcale się nie bałem, bo on był dla mnie fajny. Bardziej Natalka mnie straszyła niż ta cała akcja, ale ta muzyka jest taka, że mniejsze dzieci to mogą się naprawdę wystraszyć. Można tu zgłodnieć. Tak, to się nabije. Idziemy teraz na taką długą dekuzalnię. Będziemy zjeżdżać na takich matach. Nie wiem, czy wy widzicie. One są dość szorstkie. No ale tak, odkraczając od tego tematu, widzę, że schody są dość długie, a więc tyle wchodzenia mnie czeka. Co? To idź tam. Widać dużą część. Ale ja będę czekał na kolejkę. Nie. Żyć, ale auć! No ja po pale wyskoczyłam! Przepraszam! Za chwilkę wchodzimy do podziemnych tuneli. Tutaj jest bardzo ciemno. Może zapal sobie lepiej. Może lepiej zapalę sobie światełko w telefonie. O, pyk. Na razie, to ja będę naszym przewodnikiem. Na razie jeszcze nic za bardzo nie widać, ale to już dużo pomaga. Dobra, a tutaj te dosyć się skręcić. Tutaj no. Tutaj chyba jest ta. Ej, gdzie idziemy? Nie wiem. Dobra, idziemy tutaj, gdzie jest większe przejście. Tam w ogóle nic nie widać. No właśnie. Ja już się boję. Ja już się boję. Tutaj są jakieś dziwne bardzo głosy. Ej, wcale się nie okazało, że to prowadzi do niezacznego zboru. Gdzie idziemy? Na górę? Na górę dawaj. Jejku, ale te głośniki. Słuchajcie. Na górę teraz i... Tata, na górę idziemy, bo tata nas szuka. Jestem bardzo ciekawa, gdzie wyjdziemy, nie? Kuba, ty też, prawda? No i teraz ziemia tyka. Właśnie wyszliśmy z magicznych ogrodów. Przez te dwa lata, przez które nas nie było, za bardzo nic się nie zmieniło. Może tylko dodali jeden tunel, ten przy zjeżdżalni. Park jest fajny, bo obsługa jest super. Mordole też są bardzo fajne, ale to już jest chyba dla takich mniejszych dzieci.
takie 7-8-latki to jeszcze się pobawią, no ale już takie trochę starsze to już trochę nuda. Ale jak przyjedziecie z takimi malutkimi dziećmi, to one na pewno będą szczęśliwe. Na plus jest duża ilość placów zabaw o różnej trudności, więc tam się można powygłupiać. Ale brakuje nam czegoś takiego szalonego, jakiegoś rollercoastera. Czy coś. Motywy ogonieki to takie trochę dla maluszków. Magiczne ogrody są bardzo fajne. Wielkim plusem dla nich jest ta super obsługa, która jest zawsze uśmiechnięta i bardzo chętnie pomaga dzieciom i bawi się z nimi. Małe dzieci mają tam naprawdę dużo zabawy, a cieszą je wszystkie te figurki i mordole pewnie i tak dalej, więc na pewno będą się bardzo cieszyć. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. Tam prócz tego toru linowego chyba nie było nic takiego trudnego, więc 2 gwiazdki dla mnie i 2 dla Kuby. Zmęczenie. Ten park jest duży i można się zmęczyć. 4 gwiazdki. Zainteresowanie. No, tam było dużo w miarę ciekawych rzeczy, ale ja już się tak trochę nudziłam. Tak w sumie to jedyne, co było fajne, to ten tor liniowy i ta zjeżdżalnia ta duża. Dlatego 2 gwiazdki dla mnie i 3 dla Kuby. Cena. Bilety nie są najtańsze, ale na plus jest to, że płacicie jeden raz i wszystkie atrakcje macie już wykupione. 4 gwiazdki.